Siemaneczko, z tej strony Maciej, witam Was 19 listopada. Mamy piątek, około godziny 20. W dzisiejszym filmie chciałbym przeprowadzić mały konkurs, z tego względu, że jak pamiętacie, kiedyś Wam obiecałem, że co jubileuszowe 5000 stałych widzów, nowych subskrybentów będę organizował konkurs, w którym będę rozdawał takie jakby darmowe nagrody. Zawsze była to jakaś tam forma konkursu poprzez jakieś zgadywanie i wygrywanie w ten sposób. Dzisiaj to wymyśliłem troszkę inaczej. Zbierałem się bardzo długo do tego filmu z racji, że nie było nam po prostu na to czasu, bo już jest nas, za chwilę tutaj klikniemy i zobaczymy dokładnie. Jest nas 25 700, czyli te 25 tysięcy stałych widzów minęło jakiś czas temu. No i wypadałoby zrobić tak, jak kiedyś obiecałem, jakiś tam konkurs. Dzisiaj go zorganizujemy. Ale chciałbym też przejść do dwóch takich innych, szybszych tematów. Dużo piszecie o ładowaczu czołem do New Holanda, jak to wygląda. Także jeżeli chodzi o ten temat, to sprawa jest w toku. Po prostu nie ma czasu się tym zająć i jest dużo innych obowiązków, dlatego też teraz siedzę przed komputerem, nie nagrywam nic na chwilę na dworzu, bo cały czas pracujemy do późnego wieczoru i po prostu nie ma czego nagrać, bo za chwilę jest ciemno. I tak to wygląda. Dostałem tutaj ofertę z okolicznej firmy ze Spawmetu, czyli bardzo dobra firma, dużo osób sobie chwali. I tutaj macie jakby wycenę, kosztorys, ile kosztowałby ładować czoły do New Holanda. Rozważaliśmy taki temat ładowacza czołowego do naszego ciągnika, tego nowego. No i tutaj macie ceny, jak to wygląda. Czyli ładowacz model Solid 1500, udźwig 1700 kg. Tu są jakieś wagi, a tutaj macie w tej kolumnie ceny. Czyli taka cena, widzę, podstawowa to 16 tysięcy netto, czyli około 20 tysięcy brutto. Ja będę tutaj zjeżdżał na dół. Nie będę się tutaj rozwodził nad tym tematem, bo nie miałem czasu myśleć ani się dowiadywać u konkurencji, jak to wygląda, ale będę miał chwilę czasu spojrzeć na Wasze komentarze. Niektórzy może interesowali się w ostatnim czasie, to powiedzą mi, jak to wygląda w tej firmie, czy te ceny są dobre i na co warto się zdecydować, bo tu, jak możecie zauważyć, jest wyszczególnione wyposażenie dodatkowe ładowacza. A tutaj, jak przejdziemy sobie na dół, macie charakterystykę, jaki jest zasięg tego ładowacza, takie inne parametry. A tutaj macie model wyższy, czyli Solid 1500 Strong, gdzie cena jego jest 17 tysięcy netto i udźwig około 2 ton oraz wyszczególnione dodatkowe wyposażenie ładowacza. Tutaj również macie małą charakterystykę i tak to wygląda, jeżeli chodzi o temat ładowacza do New Holanda. Sprawa cały czas otwarta. Co będzie, zobaczymy na wiosnę. Pewnie do tego tematu wrócę. Na chwilę obecną nie jestem Wam w stanie odpowiedzieć, bo Boguś szuka ciągnika, czyli taki, jaki był kiedyś plan, żeby kupić coś za MTZ-a z przednim napędem na wąskich kołach, żeby to było do opryskiwacza i do takich prac podwórkowych. No i w sumie wróciliśmy z Kamilem z pracy. Boguś pokazał nam taką ofertę, czyli ofertę tego ciągnika. Możecie sobie go zobaczyć. Włączę Wam zdjęcia. Jest to ciągnik Lamborghini 950 Premium z 2002 roku, który kosztuje 73 tysiące złotych brutto i sobie możecie sami zobaczyć ogłoszenie na Oliksie, po prostu wpisując ten model ciągnika. Ciągnik świeżo sprowadzony, zarejestrowany, opłacony, niedawno wystawiony na Oliksie i tacie się bardzo spodobał. Powiem Wam szczerze, że wolałbym troszkę dopłacić, kupić coś bardziej takiego
pod bardziej takiego znanego, łatwiejszego później w ewentualnej naprawie, jeżeli chodzi też o części zamienne, coś pokroju John Deere'a czy Newfoundlanda. Temat taki dla mnie taki trochę ślizgi. Nie znam tych ciągników Lamborghini za bardzo, nie znam tego w ogóle modelu. Także ciężko mi coś więcej się tutaj wypowiedzieć. No i ciągnik jest tutaj z ładowaczem czołowym, także byśmy nie musieli kupować tego ładowacza do New Hollanda. Tacie się go spodobał, chciał jechać go oglądać, nas namawiał, ale tak powiem wam szczerze, że sceptycznie troszkę podchodzę do tego tematu, no i też nie było czasu, także jeżeli ktoś mógłby się wypowiedzieć na temat tych ciągników, czy może ktoś ma taki, użytkował, jak się to spisuje, to możecie napisać, to może się wybierzemy i po prostu sobie go sprawdzimy, ale wcześniej chciałbym znać w sumie waszą opinię, bo nie chce mi się jechać w sumie do Warszawy, bo tu widzę 350 km od nas, żeby specjalnie ten ciągnik obejrzeć, tym bardziej, że nie jest to jakaś dla mnie ani okazja, ani coś takiego fajnego. Nie wiem, czy ten ciągnik ma klimatyzację. Coś tam rozmawiałem na temat tego ciągnika. Niby ma, ale wiecie jak to jest z tymi ciągnikami sprowadzanymi, gdzie właściciel sam niewiele więcej wie o tym ciągniku. No i tyle. I jeżeli chodzi tutaj o ciągniki, to cały czas też obserwuję. Widzę, że coś dzisiaj weszło, jakiś New Holland, setka, nawet ładny, fajny, krótki, czterocylindrowy, ale widać trochę kombinowany, jakieś elementy malowane. Tutaj trzy pokrętła, nic nie pisze o klimatyzacji, także no fajnie, żeby ta klima była. No i te Lamborghini ma tego rewersu elektrohydraulicznego. Mi się wydaje, że już warto dołożyć, żeby to po prostu mieć. I tutaj u mnie, jeżeli chodzi o ciągniki z mojej okolicy, to widzę, że nic ciekawego się nie pojawia. Cały czas te same oferty. Niektóre ciągniki stoją już rok czasu. Ten New Holland swojego czasu mi się podobał, tylko ta cena troszkę wysoka, 86 tysięcy. Pokażę wam może. Wygląda taki na oryginalny stan, nie picowany, nie malowany, z kompletem zaczepów. Nawet ma tylne cięgno, chyba oryginalne, także widać, że ciągnik niekombinowany. Opony takie 40%. Troszkę słabo. Ma przedni tuz, wałek. Fajnie, w miarę doposażony. Założyć tylko ładować czołowy i ciągnik na pewno by robił fajną robotę. Tylko ta cena 86 tysięcy to ponad 100 tysięcy brutto będzie. 7,5 tysiąca godzin to u nas by pochodził, jak nie jest jakiś tam zarżnięty. Gdybyśmy go dobrze sprawdzili, to u nas jeszcze by pochodził. No i tyle, i tak to wygląda ten temat ciągników używanych. Także my byśmy chcieli, ale powiem wam szczerze, że przeglądam i też ciężko, naprawdę ciężko coś kupić używanego. Ale spokojnie, musi przyjść czas na to. Mamy 9 minut. A tutaj dopiero druga sprawa. Dobra. Mam nadzieję, że nagranie mi się nie wyłączy, bo te nagrania się wyłączają po 10 minutach. Zobaczymy za chwilę, jak to dalej będzie wyglądało, czy to będzie się nagrywać. Dobra, wróćmy do tematu konkursu, czyli temat ładowacza czołowego. Mamy omówiony, wiecie jak to wygląda, ciągniki, które szukamy, również mamy omówione. Także widzicie, tata się wyrywa do jakiegoś ciągnika, lecz my do tego jeszcze tak podchodzimy sceptycznie. Nie ma po prostu na to czasu, żeby się tym dokładniej zająć. Dobra, ja zobaczę sobie jeszcze na aplikację.
Aplikacja nam się wyłączyła, bo maksymalny czas nagrywania jest 10 minut, także powracamy do tematu. Zajmijmy się ostatnim tematem, czyli tematem konkursu. Bardzo chciałbym Wam podziękować, że jesteście z nami, że oglądacie nas. Jest nas ponad 25 tysięcy, bardzo się cieszę z tego wyniku. Nigdy się nie spodziewałem, nigdy nie sądziłem, że jesteśmy w stanie tyle osiągnąć i jest to bardzo miłe, tym bardziej, że nikt nas tutaj nie reklamuje, nie sponsoruje. Cały czas te filmy są jak na razie szczere, nikt na to nie wpływa, przez nikogo nie jesteśmy opłacani i mam nadzieję, że będzie tak jak najdłużej. Od początku kanału, od 20 lipca 2011 roku osiągnęliśmy 8 milionów wyświetleń, co też jest takim fajnym wynikiem jak dla mnie. Przejdźmy może do innych trochę statystyk. Pokażę Wam, jak to wygląda tutaj, jeżeli chodzi o takie oficjalne statystyki. O społeczności naszej na kanale, także tutaj możecie sobie zobaczyć, kiedy najchętniej moi widzowie oglądają filmy. Tutaj pokażę Wam tylko takie ciekawostki, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak to wygląda. Tutaj macie pokazane kanały, które oglądają moi widzowie przy okazji mojego kanału. Tutaj macie takie statystyki jak główne regiony, czyli skąd są moi widzowie. 90 ponad procent to jest społeczność z Polski. No i tu jest bardzo ciekawa sytuacja, bo moje filmy ogląda tylko 20% subskrybentów, czyli pozostała reszta to są osoby, które nie subskrybują mojego kanału. Także bardzo Was zachęcam do kliknięcia subskrypcji, czyli jak wejdziecie gdzieś tutaj na mój kanał, to musicie zasubskrybować kanał. Także będzie nas troszkę więcej, bo jest nas, tak jak mówię, stałych widzów 20%, czyli jeżeli mamy przykładowo 20 tysięcy, no to jest nas tutaj około 4 tysięcy. Jeżeli zejdziemy sobie niżej, to macie wiek i płeć. Jestem mega zdziwiony, że jest prawie 10% kobiet, które oglądają moje filmy. Jest to w sumie takie miłe. A tutaj macie statystyki odnośnie wieku. No i tutaj widzicie przeważająca grupa wiekowa to 25-34 lata. Druga taka przeważająca grupa to 18-24 lata. No i zobaczcie tutaj resztę grup wiekowych, jak to się kształtuje. No i to tyle. Jeżeli chodzi o listopad, to 28 tysięcy osób zobaczyło moje filmy. Otworzyło moje filmy, a doszło nas 122 nowe osoby, jeżeli chodzi o subskrybentów, o stałe takie osoby. Także subskrybentów dochodzi coraz mniej, troszkę ciężej teraz o tą publikę, ale mam nadzieję, że zacznie się to powoli poprawiać. Tutaj możecie zobaczyć sobie najbardziej popularne filmy, czyli najpopularniejszy film ma ponad 250 tysięcy wyświetleń, z czego jestem bardzo też zadowolony i bardzo się cieszę, że tyle dobiliście. No i mamy około 10 filmów, które zrobiły ponad 100 tysięcy, co też jest bardzo miłe. Zobaczę sobie na aplikację, czy nas znowu nie rozłączyło. Mamy 5 minut. Dobra, ja przerwę nagranie i zacznę kontynuować, bo myślę, że znowu się nie wyrobię w pozostałych 5 minutach i będziemy kontynuować nagranie. Wracając do tematu konkursu, nie wiedziałem, jaką formę ma ten konkurs przybrać, jakie konkurencje wymyślić, jaki konkurs wymyślić. Dlatego wybrałem taką inną formę, czyli formę pomocy, gdzie nie otrzymacie czegoś ode mnie za darmo, tylko po prostu będziecie musieli komuś pomóc.
ale w niewielkiej kwocie, czyli około 10 zł. I ja tą akcję zapoczątkuję, czyli chciałbym, żebyście weszli na fundację Się Pomaga, tak sobie wymyśliłem. Także to też nikt mnie do tego nie zmusza. Robimy to dobrowolnie, charytatywnie, także zróbmy coś dobrego od siebie, a dzięki temu ktoś z Was może wygrać. Możemy się tak umówić. Jeżeli ktoś, tak samo jak ja, lubi pomagać, to myślę, że przyłączy się do tej akcji, a może przy okazji coś ode mnie wygra. Także możecie pomóc obojętnie komu. Ja tą akcję zapoczątkuję, wybiorę sobie tutaj kategorię, mogę sobie wybrać, wybiorę sobie kogoś, kto jest najbliżej celu. Czyli mamy tutaj Julkę. Nie będę czytał, komu ile pieniążków jest potrzeba i z czym się zmaga, bo nie lubię takich tematów. Jestem bardzo wrażliwy na krzywdę innych ludzi i po prostu nie skupiajmy się na tym, po prostu pomóżmy. Także ja zaczynam akcję, ustawiamy w swoje wsparcie w wysokości 10, w formie 10 zł. No i nie wiem, tutaj trzeba złożyć jakiś podpis, także podpiszmy to Agro Vision przykładowo. I tyle. I wpłacamy teraz pieniążki. Wpłać teraz. I tutaj blik, także akceptuję regulamin. O, adres e-mail trzeba jeszcze wpisać, także wpiszemy swój adres e-mail, czyli adres taki rodzinny mojej rodzinki. Chcę zaakceptować regulamin. Dobrze, mamy adres podany, formę płatności zaznaczyłem blik. Przejdźmy do płatności. Moja darowizna będzie wynosić 10 zł. I teraz dokonamy sobie płatności blikiem. Muszę coś się zalogować na aplikację w telefonie. Dobrze, mamy. Podaję kod 554 422. Nie, 400. 554 442. Dobrze, zatwierdzamy. Musimy potwierdzić płatność na telefonie. Tak, akceptujemy. Operacja została wykonana prawidłowo. Dziękujemy. Zobacz swoją wpłatę. Możemy zobaczyć swoją wpłatę. I jest tutaj nasza wpłata. I na adres e-mail dostaniecie potwierdzenie takiego przelewu waszej pomocy. Jeżeli ktoś chce wziąć udział w konkursie, to ja poproszę o zdjęcie albo o screen takiego przelewu. Czyli akcja trwa od dzisiaj, od teraz i niech ona trwa zobaczę tutaj na kalendarz, do 28 listopada, a w grudniu komuś wyślę nagrodę. Czyli wśród osób, które pomogły komukolwiek w kwocie minimum 10 zł, nie zmuszam tutaj, nikt nie musi się tutaj popisywać, robić nie wiadomo jakich wpłat. Jak sami widzicie, również dokonałem skromnej wpłaty, także każdy niech pomaga na ile go stać. A tutaj możecie zobaczyć przykładowe nagrody, jakie możecie ode mnie dostać, czyli między innymi taki miernik, czyli multimetr, który bardzo się przydaje w gospodarstwie, ściągacz izolacji do przewodów, który też się przydaje w gospodarstwie i różne takie rzeczy. Czyli nagroda ode mnie. Niespodzianka może być obojętnie jaka. Dla mnie warunek tej nagrody musi być to nagroda powyżej 40 zł. Zostanie ona zakupiona tak jak miało to formę w ostatnich konkursach, czyli ja coś kupuję powyżej 40 zł na Allegro i potem wysyłam wam to do miejsca zamieszkania lub do najbliższego paczkomatu i będziecie się cieszyć.
jakimś małym upominkiem ode mnie. Nie są to jakieś drogie rzeczy, bo będzie to okolice 50 zł za taki upominek ode mnie, ale myślę, że jest to fajna akcja, fajny gest, jeżeli się włączycie w taką akcję. I wśród tych osób, które wezmą udział, ja sobie spiszę nazwy konta, czy tam wasze dane, czy e-maile, i po prostu zrobię osobny film, gdzie rozlosujemy. Mam nadzieję, że chociaż będzie te 5 czy 10 osób, które włączą się do tej akcji i pomogą komuś, bo wielu osobom na tym świecie dzieje się krzywda i fajnie, jakbyśmy mogli komuś chociaż w małym stopniu pomóc i włączyć się do akcji. Mam nadzieję, że wszystko napisałem. Potwierdzenia przelewów czy te zdjęcia potwierdzenia. Wyślijcie mi na adres e-mail, ja go podam w opisie filmu. Możecie też mi wysłać to na Facebooku lub na Instagramie. Także linki też będą poniżej w opisie tego filmu. No i tyle, co mogę więcej powiedzieć w tym filmie. Wszystkie tematy wyczerpaliśmy. Dziękuję, że jesteście ze mną, że mamy takie grono ludzi. Zapraszam Was do subskrybowania kanału. Zapraszam Was do oglądania filmów. Troszkę te zasięgi, troszkę ta oglądalność spadła, ale nam na tym nie zależy. Także cieszymy się, że możemy komuś pomóc i cieszymy się, że możemy nawet organizować takie akcje, gdzie możemy komuś pomóc po prostu. Najzwyczajniej w świecie fajne jest pomaganie i myślę, że wy też tak myślicie jak ja. Co mogę więcej powiedzieć? Ile mam tu zostało jeszcze czasu? Czekajcie, czekajcie. Mamy jeszcze około 2 minutek do wykorzystania czasu. No i co, także temat ciągnika jest otwarty, temat ładowacza jest otwarty. W kolejnym filmie zobaczycie ukończony, fajny projekt, który pochłonął dużo czasu. Lecz to w następnym odcinku coś więcej o tym powiem. Co mogę więcej powiedzieć? Na temat konkursu chyba powiedziałem wszystko. No przybrał on troszkę inną formę teraz. No nie trzeba było po prostu czegoś napisać w komentarzu, a troszkę od siebie dać. Mam nadzieję, że dla niektórych z Was to nie będzie problemem i znajdę osobę, do której będę mógł wysłać ten mały, skromny upominek. Inwestycja niewielka, bo 10 zł, a możecie wygrać coś o wartości powyżej 40 zł, także myślę, że warto. I tyle. Myślę, że temat wyczerpałem. Ja się z Wami będę żegnał. Zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursie. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Pozdrawiam. Miłego weekendu.